Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem newsowym, czyli pogadamy sobie o tym, co działo się na zagranicznej rap scenie w ubiegłym tygodniu. Pamiętajcie, format ten będzie podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawię wam ostatnie gorące newsy z muzycznego świata. Druga część natomiast to będzie szybka informacja na temat premier w danym tygodniu oraz zapowiedzi projektów, o których informacja wyszła również w mijającym tygodniu. No to wszystko macie wytłumaczone. Zanim przejdziemy do oficjalnej części, zachęcam, zostawcie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę. Pamiętaj też o udostępnieniu tego materiału komuś, kogo interesuje temat rapu. Przechodzimy do pierwszego newsa. Zaczniemy od tematów związanych z koncertami, bo tam działo się w poprzednim tygodniu najwięcej. Na pierwszy ogień leci sytuacja z tegorocznego Roaring Cloud Festiwalu, na którym gwiazdą piątkowego wieczoru był Kid Cudi. Co istotne, Cudi zajął miejsce poprzedniego headlinera, czyli Kanye'ego Westa, który w ostatnim czasie przed festiwalem zrezygnował z uczestnictwa w imprezie. Wiadomo też, że relacja na linii Kanye West i Kid Cudi nie wygląda w ostatnim czasie najlepiej, a panowie nie żywią do siebie sympatii, pomimo licznych kolaboracji w ubiegłych latach. Niedługo po tym, jak Kid Cudi rozpoczął występ, fani Westa zaczęli buczeć oraz obrzucać go butelkami oraz innymi rzeczami, które mieli pod ręką. W pewnym momencie jeden z fanów trafił rapera butelką w twarz, w wyniku czego ten zrezygnował z dalszego grania oraz dodał, że opuszcza scenę, kiedy dojdzie do kolejnego obrzucania go śmieciami lub jakiś niepożądany przedmiot wyląduje na scenie. Nie trzeba było długo czekać, bo około 2 sekundy po tych słowach jedna z butelek świsnęła raperowi obok twarzy. Zrezygnowany i zdenerwowany Cudi upuścił mikrofon i zszedł ze sceny. Cały występ rapera nie trwał dłużej niż 30 minut. Co jeszcze ciekawsze, podczas wieczornego występu Lil Durka na tym samym festiwalu, dokładnie podczas grania ostatniego numeru z kolaboracji Durka z Cardi B i Kanye Westem, ten ostatni dołączył do Durka na scenie. Podkreślam, pomimo odwołania wcześniejszego występu, na którym zastępował go Kid Cudi. Panowie razem wykonali część Hot Sheet, a następnie Kanye West zagrał Father Stretch My Hands Part 1, czyli utwór z jego płyty The Life of Pablo z 2016 roku, której to gościnnie udzielił się Kid Cudi. Co więcej, Kanye zdecydował się zagrać tą część piosenki, którą oryginalnie wykonuje Cudi. Jak sami widzicie, sytuacja dość dziwna, chociaż w sumie mówimy o Kanye Westie, co sprawia, że nic w tym przypadku dziwić nas nie powinno. Zostajmy przy temacie koncertu. W ubiegły czwartek swój koncert w Filadelfii grał The Weeknd. Podczas show doszło do tragicznego zdarzenia, w którym jeden z fanów wykonawcy spadł z ruchomych schodów z wysokości około 12 metrów. Pomimo szybkiej interwencji służby medycznej niestety nie udało się go utrzymać przy życiu. Tragicznie zmarły mężczyzna to tak naprawdę Hugo Sanchez, który był na koncercie razem ze swoim przyjacielem Jamalem Ransomem. Weeknd nie wypowiedział się jeszcze na temat tego incydentu, a jego trasa After Hours Still Down była kontynuowana sobotnim występem w New Jersey. Wszystkiego dobrego dla rodziny zmarłego. Pamiętacie jeszcze sytuację z ostatniej edycji Astroworld Festiwalu, na której przez przede wszystkim złą organizację zmarło kilka osób? Pewnie tak. Od tamtej pory Travis Scott nie pojawiał się na żadnych koncertach, muzycznie również nie działo się wiele u rapera. Niespodziewanie podczas Rolling Cloud Festiwalu, odbywającym się w Miami, Future, czyli główna gwiazda wieczoru, zaprosił na scenę Lil Durka oraz przede wszystkim Travisa Scotta. Panowie wykonali razem utwór Hold That Heat. Publika zareagowała bardzo optymistycznie na pojawienie się Scotta na scenie, a sam artysta był bardzo ucieszony z faktu, że może ponownie wystąpić przed publicznością. To tyle z newsów koncertowych. Przechodzimy do kolejnego newsa, którym to Kanye West ogłosił na Instagramie kolaborację swojej marki Yeezy z firmą Gap oraz Balenciagą. Od soboty fani rapera mogą zdobyć wybrane towary w wybranych sklepach Gap w całych Stanach Zjednoczonych, również we flagowym sklepie marki na Times Square. Współpraca pomiędzy Yeezy, Gap a Balenciagą została pierwszy raz ogłoszona w styczniu, a pierwszy drop odbył się w lutym i obejmował jeansową kurtkę, jeansowe spodnie, dresy, t-shirty oraz bluzy z kapturem. Następnie w maju odbył się drugi drop, który obejmował m.in. maskę zasłaniającą twarz oraz rękawiczki. W czwartek West i Dema, czyli projektantka gruzińskiego pochodzenia współpracująca od lat z Kanye Westem, ogłosili, że dostępna jest również gra zaprojektowana przez Demę z wirtualnymi awatarami ubranymi w pierwszą kolekcję wspomnianego duetu. Gra dostępna jest na stronie Yeezy Gap, fani mogą tam również kupić wybrane elementy z inauguracyjnego dropu. Spory sukces osiągnął ostatnio również Drake, który dzięki jednej z walk na UFC London wygrał prawie 1,5 miliona dolarów. Raper obstawił w walce pomiędzy Paddy Pimblettem a Molly McCainem zwycięstwo tego pierwszego, w wyniku czego z zainwestowanych 2,3 miliona dolarów zdobył 3,7 miliona dolarów, co daje właśnie zysk 1,4 miliona dolarów. Raper już jakiś czas temu przerwał złą pasę i w ostatnim czasie udaje mu się wygrywać tego typu zakłady, jak na przykład było to w przypadku walki Adesanya kontra Canonier. Życzymy dalszych sukcesów w branży hazardowej dla Drake'a. Skoro było o Drake'u, to może sprawdzimy, co słychać ostatnio u jego byłego ziomka Soulja Boya. Drake?
Ostatnio doszły do nas informacje, że Soulja Boy uczestniczył w konfrontacji ze znanym youtuberem Charlestonem White'em, który jest byłym członkiem gangu, a stosunkowo niedawno stał się osobowością internetową. Cały beef pomiędzy zainteresowanymi rozpoczął się 20 lipca, podczas gdy White udzielał wywiadu dla Say Cheese TV. Charleston w wywiadzie podważył uliczną wiarygodność Soulja Boya, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z ulicą. Ze słów youtubera padło również klasyczne f*** Soulja Boy. White twierdzi, że Big Draco nie jest tym, za kogo się podaje. 22 lipca White rozpoczął transmisję live, aby przedstawić ze swojej strony, co stało się podczas wspomnianej konfrontacji pomiędzy nim a raperem w Miami. Charleston White twierdzi, że Big Draco obskoczył solidny w p***l. Wspomniał też, że Soulja Boy nie może od tak podchodzić do kogoś takiego jak on, mówiąc, że chce porozmawiać. Były członek gangu najwidoczniej nie miał ochoty na pogawędkę z raperem. Według Soulja Boya sytuacja wyglądała całkowicie inaczej. Raper stwierdził, że nie chce mieć z nim i jego ekipą nic wspólnego, że youtuber niepotrzebnie gada w internecie fakty ze swoich ulicznych doświadczeń, a przede wszystkim zarzucił mu, że White podczas ich spotkania użył gazu pieprzowego, zachowując się niehonorowo. Na koniec raper zaapelował, żeby Charleston White przestał wypowiadać na jego temat. Lecimy do kolejnego newsa. 22 lipca policja z New Jersey aresztowała sprawcę napadu na Lil TJ'a i jego ziomka. Całą sprawę macie tutaj dokładnie opisaną w innym odcinku, zachęcam do nadrobienia, jak ktoś nie był w temacie. A wracając, Mohamed Konate został aresztowany, jednak jak się okazuje, sprawca był wcześniej hospitalizowany, po tym jak doznał ran postrzałowych prawdopodobnie podczas próby napadu na TJ'a. Teraz pozostaje czekać, z jakim wyrokiem skończy Mohamed Konate w związku z powyższym incydentem. Dobra, ostatni newsik na dzisiaj. 20 lipca w środę Jewel Santana zamieścił post na swoim Instagramie, w którym porównuje Chief Keefa do Goata oraz wypowiada się o nim w samych superlatywach. Członek Deepset we wspomnianym poście umieścił zrzut ekranu z debiutu Chief Keefa pod tytułem Finally Rich, jednocześnie dając do zrozumienia, że Chief Keef odpowiada za zmianę w hip-hopie. Wszystko to zostało napisane w towarzystwie emoji kozy, co oznacza porównanie Chief Keefa do Goata, czyli rozwinięcie Greatest of All Time. Ten ostatni news to oczywiście traktujcie z przymrużeniem oka, jednak musicie się zgodzić, że każda okazja na przypomnienie o Chief Keefie jako o jednym z najważniejszych głosów obecnego pokolenia jest warta przytoczenia. Teraz przechodzimy do premier odbytych w minionym tygodniu, jak i do projektów, które w poprzednim tygodniu zostały zapowiedziane. Pierwsza pozycja to gratka dla fanów starszych brzmień. Kolaboracyjny album wydali w ostatni piątek Daz Dillinger oraz Capone. Daza możecie kojarzyć, a nawet powinniście kojarzyć, z aktywności w Death Row Records, gdzie tworzył bity oraz udzielał się gościnnie na największych albumach Snoop Dogga czy Tupaka. Capone to oczywiście postać z Przeciwnego Wybrzeża, który jest najbardziej kojarzony z działań w duecie Capone & Norega. Panowie już, jak wspomniałem, wypuścili ostatnio album White Lines, na którym gościnnie możemy usłyszeć zwrotki m.in. od Carrapta, M.O.P., Smith & Wesson, Conwaya, Stylesa P. czy Currency'ego. W ostatni dzień premier, czyli w piątek, nowym albumem uraczył nas również Joy Badass, który przygotował dla fanów materiał o tytule 2000. Jest to pierwszy jego pełnoprawny album od 5 lat, a gościnnie możemy usłyszeć na nim m.in. Didiego, Whiteside Gunna, Chrisa Browna czy J.I.D. Kolejną z premier jest drop wersji deluxe ostatniego albumu Nardoweeka pod tytułem Who is Nardoweek. Wersja deluxe zawiera dodatkowe 12 utworów, z których najlepiej radzi sobie pod względem zasięgów Crazy Crazy. Mało prawdopodobne, aby któraś z nowych piosenek przebiła Who Wants Smoke, które zasila tracklistę podstawowej wersji albumu, nagrane razem z G-Herbo, Lil Durkiem oraz 21 Savage'em. Tak czy siak, zachęcam do sprawdzenia. Zachęcam też do sprawdzenia, co nowego wypuścił RZA, czyli legendarny producent odpowiedzialny za sukces Wu-Tang Clanu. RZA oraz jego alter ego Bobby Digital wypuścili nowy album pod tytułem Bobby Digital and the Pit of Snakes. Album jest tak naprawdę soundtrackiem do nowej powieści wydanej jako komiks, za którą odpowiedzialny jest też RZA. Całość możecie kupić w różnych wariantach na stronie tucomics.com. Do wyboru macie wersję standard, exclusive standard limitowaną do 3000 sztuk, deluxe edition limitowaną do 2000 sztuk, wersję super deluxe edition, która zawiera własnoręczny podpis RZY i jest limitowana do 500 sztuk oraz wydanie platinum ograniczone do 100 sztuk. Zachęcam do sprawdzenia i kupowania, bo na 99% te najbardziej limitowane edycje będą za niedługo dużo warte w drugim obiegu. Można to potraktować również jako inwestycję. Żeby nie przedłużać, polecimy na szybko z resztą. Asian Doll wydała nowy mixtape o tytule Let's Do A Drill, Rico Nasty wypuściła w ostatni piątek nowy mixtape o tytule Last Ruinas, a Mozi, czyli świeża krew z West Coastu, dropnął w miniony piątek nowy album Survivor Guild, zawierający całą plejadę gwiazd w postaci choćby Roddy Richa, YG, 42 Daga, Yoga Tiego, Black Youngsty, 2 Chainza oraz Sawety.
Ostatnią z odbytych premier wymienionych przeze mnie w tym materiale jest wydanie przez Lil Uziego Verta ostatniej epki na SoundCloudzie. Epka zatytułowana Red and White poprzedza wydanie długo zapowiadanego albumu Pink Tape, której drop powinien nastąpić już niebawem. Epka znalazła się również na Spotify oraz YouTube w lekko zmienionej wersji. Polecam sprawdzić, tym bardziej, że już niedługo kolejna porcja muzyki od Uziego. Na sam koniec odcinka łapcie informacje, jakie projekty zostały zapowiedziane w ubiegłym tygodniu. Jako pierwszy zapowiedział nowy album NBA Youngboy, który ostatnio znowu miał problemy prawne. Raper nie odpuszcza i 18 lipca wypuścił singiel I Don't Talk, zapowiadający album The Last Slimeto. Przypuszczalna data premiery ustalona jest na 5 sierpnia. Jedynym gościem, o którym wiemy na ten moment, jest Quavo, udzielający się w utworze Don't Trade Me. Drugą z premier, na którą osobiście czekam jak na nic innego, jest zapowiedź nowego albumu od zawodników z południowego Londynu, czyli od grupy Deep Block Europe. Panowie po wypuszczeniu ostatniego mixtape'u Home Alone 2 w listopadzie ubiegłego roku nie zwalniają tempa. Najpierw 12 maja duet wypuścił teledysk do utworu Black Beatles, następnie 9 czerwca otrzymaliśmy Elegant and Gang, a 21 lipca zespół wypuścił teledysk do utworu Fantasy, przy premierze którego zapowiedzieli nowy album pod tytułem Lab 5. Wraz z zapowiedzią pojawił się merch dedykowany nadchodzącej płycie, w skład którego wchodzi kaseta, CD, winyl oraz ubrania. Osobiście zachęcam do sprawdzenia singli i ewentualnego zakupu nowego materiału od DBE. To tyle, jeżeli chodzi o poprzedni tydzień. Myślę, że nic istotnego nie umknęło mojej uwadze, a jeżeli tak, daj znać w komentarzu, co jeszcze działo się na rap scenie w ubiegłym tygodniu. Jeżeli materiał Ci się spodobał, przypominam o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Nie pozostaje Wam nic innego, jak sprawdzać premiery z ostatniego tygodnia, a ja spadam robić kolejny filmik. Słyszymy się niebawem.